Dzień dobry. Witam Was w programie Narzędzia Wymiataczy. W programie, w którym zajmiemy się analizą nawyków żywieniowych, nawyków treningowych, protokołów suplementacyjnych oraz protokołów regeneracyjnych największych atletów, celebrytów oraz ludzi z wyżyn biznesu. Ja nazywam się Marek Fischer i bez zbędnego przedłużania. Dzień dobry panie i panowie. Po krótkiej przerwie wracamy z kolejnym wymiataczem. W tym odcinku ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do miasta upadłych aniołów, czyli Los Angeles. W tym odcinku na tapet trafi człowiek, którego stylu życia zawstydziłby się sam Hugh Hefner, a jego arsenał broni wzbudziłby podziw Johna Rambo. Dzisiejszym wymiataczem jest Dan Bilzerian. Dan Bilzerian to amerykański celebryta, pokerzysta i przedsiębiorca. Urodził się 7 grudnia 1980 roku w Tampie na Florydzie. Bilzerian jest znany głównie ze swojego ekstrawanckiego stylu życia, który często prezentuje na mediach społecznościowych i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy w życiu nie widział zdjęć i stylu życia Bilzeriana. Bilzerian zyskał popularność na Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia i filmy prezentujące jego luksusowe samochody, prywatne odrzutowce, broń palną, jachty i imprezy na całym świecie. Często dodatkowo pozuje z atrakcyjnymi kobietami, co przyciąga uwagę wielu panów. Ponadto Bilzerian jest również znanym pokerzystą, uczestniczył w wielu prestiżowych turniejach pokerowych i zdobył znaczące wygrane. Jego umiejętności w pokerze przyniosły mu pewne uznanie w świecie pokera. W 2009 roku, w wieku 29 lat, Dan skupił się na pełnoetatowej grze w pokera. W turnieju głównym World Series of Poker zajął 180 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ten oficjalny turniej pokerowy okazał się jego najbardziej udanym występem ze wszystkich i zabrał do domu ponad 36 tysięcy dolarów nagrody pieniężnej. Obecnie Dan jest powszechnie uznawany za groźnego przeciwnika przy pokerowym stole i jego wygrane w karierze w sankcjonowanych turniejach są de facto na bardzo niskim poziomie, ale jak sam twierdzi, wygrał dziesiątki milionów dolarów w prywatnych turniejach. Dan rzekomo zajął pierwsze miejsce w prywatnym konkursie o 12,8 miliona dolarów w jednym rozdaniu Heads Up No Limit Hold'em z zakładami od 5 do 10 tysięcy dolarów. Jeden z graczy wygrał 10,8 miliona dolarów. Natomiast Bilzerian po zwycięstwie wsiadł na pokład prywatnego samolotu i udał się do Meksyku, aby tam rozkoszować się swoim sukcesem. Co więcej, mówił, że w 2014 roku wygrał ponad 50 milionów dolarów grając pokera. Bilzerian jest również założycielem firmy Ignite, która została założona w 2017 roku. Bilzerian, mając już pewną popularność i obserwując rosnący rynek produktów związanych z konopiami, postanowił założyć firmę skoncentrowaną na olejkach CBD i innych produktach konopnych. Od samego początku Ignite wyróżniało się ekstrawagancką kampanią marketingową. Bilzerian wykorzystał swoją popularność na Instagramie i swoje kontrowersyjne zachowanie oraz swój kontrowersyjny wizerunek, aby przyciągnąć uwagę mediów i potencjalnych klientów. Regularnie publikował zdjęcia i filmy prezentujące luksusowy styl życia, imprezy, atrakcyjne kobiety, a gdzieś tam przeplatały się produkty Ignite. Jedno jest pewne, Dan Bilzerian idealnie wykorzystał moment wybuchu social mediów do zbudowania swojego brandu i swojej legendy. My jesteśmy tutaj od tego, żeby poznać jego model żywienia, suplementacji, rutyn, treningu i wspomagania hormonalnego, bo takie też stosuje i sam o nim mówi. Ale poza tym, że jest ekstrawagancki, Bilzerian zawsze dbał o swoje zdrowie i poziom sprawności. I staje się to dość oczywiste, gdy zdejmie koszulkę, obecnie robi to bardzo często, więc bez przedłużania. Poznajmy sekrety Dana Bilzeriana, sekrety tego, jak buduje i utrzymuje swoją formę. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, Dan Bilzerian. Punkt pierwszy. Dieta. Zaczynamy cytatem. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby być fit. Masz tylko jedno ciało, więc musisz się postarać, żeby zadbać o nie najlepiej, jak umiesz.
Dan Bilzerian traktuje bycie w formie bardzo poważnie i podchodzi do swojej diety niemal z religijnym oddaniem. Bardzo dba o jakość tego, co je i jak sam mówi o swojej diecie, jest ona bardzo restrykcyjna. W szybkim skrócie, jak wygląda dieta Bilzeriana? Ok, zatem rozłóżmy ten model na czynniki pierwsze. Numer 1. Dan spożywa od 5 do 7 posiłków dziennie w zależności od ilości treningów danego dnia. Punkt 2. W każdym posiłku stara się dostarczać od 25 do 30 g białka, co daje między 150 a 210 g białka dziennie. Tak jak w przypadku każdego poprzedniego wymiatacza, widzimy, że dieta Bilzeriana jest zasobna w białko, czyli jeden z najważniejszych makroskładników dla Twojego ciała i Twojej sylwetki. Białko to odpowiednia sytość, białko to regeneracja, białko to utrzymanie masy mięśniowej. I Bilzerian celuje głównie w produkty o wysokiej zawartości białka oraz niewielkim udziale tłuszczów. W tym wypadku mamy drób lub chudą wołowinę. Bilzerian opiera swoją dietę o węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, podobnie jak Rock czy Mark Wahlberg. Bazując na produktach nisko przetworzonych i łatwostrawnych, widzimy tutaj pieczone ziemniaki, bataty lub biały ryż. Ale uwaga, tutaj dosyć istotny cytat. Jeżeli chodzi o posiłek potreningowy, to celuje wysoki indeks glikemiczny. Czyli w sytuacji, kiedy spożywamy węglowodany po treningu, czy kiedy on spożywa węglowodany po treningu, celuje wysoki indeks glikemiczny, co ma sporo sensu z perspektywy uzupełnienia glikogenu mięśniowego. Punkt 4. W każdym posiłku celuje w porcję warzyw, więc znowu idziemy sobie w model diety nieco śródziemnomorskiej. Bardzo podobny schemat jak w przypadku Rocka i Wahlberga. Punkt 5. Ze względu na fakt, że Dan przeszedł już dwa zawały, to w jego diecie dominują kwasy tłuszczowe nienasycone, czyli oliwa z oliwek, awokado, tłuste ryby, jaja. I co ciekawe, badania na temat spożycia jaj i ich wpływu na rozwój ryzyka epizodów sercowo-naczyniowych od lat pokazują różne wyniki. Natomiast dosyć szeroka analiza wykazała, że spożywanie 3 jaj dziennie przez 12 tygodni nie zwiększało ryzyka chorób sercowo-naczyniowych nawet u osób z zespołem metabolicznym. Jeżeli dorzucimy do tego ruch, obecność warzyw oraz innych antyoksydantów, to wydaje się, że mamy bardzo bezpieczny schemat pracy. Jeżeli chodzi o sam model żywieniowy Bilzeriana, to jest on bardzo zbliżony do modelu Rocka czy Wahlberga, gdzie widzimy pracę na wysokiej ilości białka, eliminacji produktów przetworzonych, podaż tłuszczów NNKT oraz podaż łatwostrawnych węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym oraz wysoki indeks glikemiczny w okolicach jednostek treningowych. Bilzerian wielokrotnie zaznacza, że nie ma dla niego nic lepszego niż trzymanie się swojego schematu żywieniowego i dźwiganie żelastwa. I zdecydowanie fakt, że ma trzech szefów kuchni, którzy pracują dla niego na pełen etat, ułatwia to zadanie. Nawet przy takim stylu życia, jaki wiedzie Dan Bilzerian. Punkt 2. Trening. Ponownie zaczynamy cytatem. Trenowałem prawie wszystko. Od triathlonu, po MMA, po prostu cardio, po prostu ciężary. Więc myślę, że dobrze jest być wszechstronnym. Ale powiedziałbym, że dla przeciętnego człowieka powinieneś znaleźć coś, co lubisz robić. Ponieważ wtedy staje się to o wiele łatwiejsze do utrzymania niż chodzenie na siłowni i robienie czegoś, czego nie lubisz. Jak chodzenie na bieżni przez 45 minut, czy podnoszenie ciężarów, których podnosić nie chcesz. Jeżeli lubisz trenować MMA, jeżeli lubisz boksować lub uprawiać jakiś inny rodzaj sprawności fizycznej czy aktywności fizycznej, w którym rozwijasz koordynację, ręka-oko, to jest to dużo bardziej interesujące. Myślę, że sporty walki zawsze będą najlepszą opcją. I jeżeli chodzi o sam trening siłowy Bilzeriana, to Bilzerian lubi wykorzystywać ruchy olimpijskie, lubi wykorzystywać elementy trójboju siłowego. Jak sam Bilzerian twierdzi, jest to dla niego najlepsze ćwiczenie i tutaj kolejny cytat. Generalnie lubię robić podstawowe rzeczy, podciągania, bench pressy, siady, ciągi. Wydaje mi się, że to są ćwiczenia, które ruszają całe ciało i które stymulują wydzielanie hormonów wzrostu i produkcję testosteronu. I wydaje mi się, że robią dużo więcej dobrego niż ćwiczenia w izolacji. Bilzerian trenuje głównie w metodologii split, czyli każdego dnia stara się atakować daną partię lub dany zestaw partii, np. klatka biceps, plecy triceps itd. Co zakładając jego potrzeby związane z sylwetką i utrzymaniem masy mięśniowej lub poprawą konkretnych partii mięśniowych jest dosyć logicznym wyborem. Dan trenuje 5-6 razy w tygodniu. Każdą sesję treningową rozpoczyna 15-20 minutowym cardio, które może być robione na eliptyku, bieżni lub skakance. Oprócz samego treningu siłowego w rutynach treningowych Bilzeriana znajdziemy również trening sportów walki z naciskiem na treningi MMA, ponieważ jak sam mówi, żeby być naprawdę funkcjonalnym, wydaje mi się, że mieszanka MMA
i podnoszenia ciężarów będzie najlepszym połączeniem dla siły Twojego ciała i silnego koru. Co więcej, do rutyn treningowych musimy dorzucić sobie również trening taktyczno-strzelecki. Ze względu na swoje zainteresowania militarno-taktyczne, Bilzerian angażuje się również w trening strzelania taktycznego, który często obejmuje takie rzeczy jak strzelanie z wyrzutni rakietowej albo strzelanie z czołgu do nieruchomego celu. Panowie, przyznajcie się, że wszyscy trochę zazdrościmy tych zabawek Bilzerianowi. Punkt trzeci. Rutyny. Wśród rutyn regeneracyjnych Bilzeriana możemy znaleźć kilka podstawowych elementów. Punkt pierwszy to oczywiście jedna z podstawowych rutyn dla każdego wymiatacza, czyli kąpiele w zimnej wodzie jako podstawowy element regeneracji. W przypadku zimnych kąpieli Bilzerian zwraca uwagę na poprawę pracy układu nerwowego, poprawę pracy układu odpornościowego, regulację pracy neuroprzekaźników. Jak mówi sam Bilzerian, jaram dużo trawy, więc zimne kąpiele pozwalają mi wrócić na dobre tory i pozbyć się brain foga. Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, że Bilzerian trenując ciężko 5-7 razy w tygodniu wykorzystuje zimne kąpiele do pozbycia się domsów oraz wspierania procesów regeneracyjnych, jednocześnie poprawiając swoje funkcje neurologiczne i kognitywne. Punkt drugi, saunowanie. Bilzerian również saunuje i z materiału, który udostępnia w swoich social mediach, wiemy, że jego wejścia trwają około 10 minut i są przeplatane ze wspomnianymi wcześniej zimnymi kąpielami. I tutaj cytat. Sauna 10 minut. Następnie zimne kąpiele 7-8 stopni przez minutę, dwie, a potem gorąca kawa. To moja nowa poranna rutyna. Jest dużo lepsza niż Adderall. Adderall to taki ładny lek amfetaminowy, który mocno stymuluje Twój układ nerwowy do pracy. W przypadku saunowania możemy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Stymulacja białek szoku cieplnego, zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz poprawa wydolności tlenowej. Czyli wszystko, czego byśmy oczekiwali od metod wspierających funkcjonowanie ciała, szczególnie jeżeli mówimy o Bilzerianie. Punkt trzeci, joga. I tutaj wrzucimy sobie link do grafiki z jogą, żeby wyjechał z Instagrama, ok? Bilzerian wspomina również o robieniu jogi, co może być bardzo dobrym uzupełnieniem jego rutyn siłowych i jego rutyn związanych z treningami sportów walki, jako wspieranie aparatu ruchu oraz pracy nad zakresami ruchów czy samą stabilizacją i czuciem mięśniowym, które następnie mogą przełożyć się na dużo lepszą pracę na macie czy na siłowni. Punkt czwarty. Suplementacja. Dobra, zatem przyjrzyjmy się suplementacji Dana Bilzeriana. Trochę tego jest, więc tej części poświęcimy dzisiaj najwięcej czasu. Punkt pierwszy. Multivitamina. Na filmie widzimy Steel One Multivitamin. I teraz popatrzymy sobie na skład i widzimy w nim tak. Witaminę E w formie retinolu. Witaminę B1, witaminę B2, B3, czyli cały B-kompleks. To, co jest fajne w tym B-kompleksie, to fakt, że witamina B12 jest zastosowana w formie metylkobalaminy. To, co jest niefajne, że witamina B9, czyli kwas foliowy, jest zastosowany w formie folianu, niekoniecznie w formie metylowanej 5-MTHF. Można by było to zrobić dużo lepiej. Dalej widzimy biotynę, widzimy chrom, widzimy miedź, jód, mangan, czyli wszystkie mikroelementy i dodatek takiego pięknego cuda, który nazywa się spektra, w którym widzimy sproszkowane brokuły, mamy tutaj również acerole, kamu-kamu, czyli taki zielony ekstrakt, który teoretycznie powinien wspierać wchłanianie tych elementów znajdujących się w multivitaminie, czy jako ekstra dodatek antyoksydantów. Praktycznie w związku z tym, że jest to trademark, ma całe 100 mg, więc tych rzeczy, które realnie będą działały przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, czy będą wspierały wchłanianie poszczególnych rzeczy, jest po prostu mało. W tym wypadku naprawdę Athletic Greens, które stosuje Rogan, wypada dużo lepiej. Czy nawet inne multivitaminy, które omawialiśmy w kontekście poprzednich wymiataczy, też wyglądają dużo, dużo lepiej. Punkt drugi, dodatkowa porcja witaminy D. Tu faktycznie, jeżeli popatrzymy sobie na multivitaminę, to D3 jest w bardzo małych ilościach, to jest 2000 jednostek międzynarodowych. To jest naprawdę mało, jeżeli chodzi o kwestię utrzymania witaminy D3 na poziomie na przestrzeni 40-60. Z drugiej strony, żyjąc w Los Angeles i generalnie paradując cały dzień bez koszulki jak Bilzerian, możemy zakładać, że jest w stanie dostarczyć dużą dawkę witaminy D3 bez dodatkowej suplementacji, aczkolwiek jeżeli chodzi o sam suplement, o całą suplementację multivitaminą, ta D3 będzie turbo istotna. Dalej, widzimy sobie również Steel Alpha S-Fac, bardzo mi się podobają te nazwy. Jest to produkt kierunkowany na optymalizację poziomu estradiolu.
W składzie widzimy witaminę B6, która znajduje się już swoją drogą w multivitaminie, D3, która znajduje się już w multivitaminie i suplementuje ją ekstra, magnez, cynk, które również znajdują się już w multivitaminie. Dalej, jeżeli chodzi o pozostałe składniki, no to widzimy DHA, no i tutaj DHA jest jednym z elementów wspierających pracę układu nerwowego, czy w sytuacji, kiedy mamy niskie stężenie DHA, może poprzez zwiększenie, poprzez suplementację tego elementu możemy doprowadzać do wzrostu stężenia testosteronu. BOR ma potencjalne działanie na obniżenie SHBG, to jest takie białko, które kradnie wam wolny testosteron. No i mamy tutaj piperynę, czyli coś, co powinno nasilać wchłanianie poszczególnych składowych, które znajdują się w tym suplemencie. Natomiast jakby nie uważam, że jest to jakby świetny suplement w kontekście optymalizacji poziomu estradiolu. Dalej widzimy Steel Shredded S-Fuck, czyli coś, co pewnie jest skorelowane z regulacją tkanki tłuszczowej, czy spalania tkanki tłuszczowej. I uwaga, pierwsze trzy składniki, witamina B6, witamina B9, witamina B12, czyli ponownie to samo, co znajduje się w multivitaminie. Więc to już jest trzeci preparat, w którym mamy witaminy z grupy B. Trochę tego wali absolutnie bez sensu. Dalej, jeżeli chodzi o czynniki, które nasilają spalanie tkanki tłuszczowej, czyli teoretycznie nasilają spalanie tkanki tłuszczowej, jeżeli chodzi o ten produkt, to widzimy kofeinę 300 mg. Kofeina jest bardzo spoko, jeden z najlepszych ergogeników, faktycznie udowodnione działanie naukowe, fenyloetylamina, wchłanialność bardzo niska, N-acetyloltyrozyna, czyli NALT, bardzo fajny składnik, jeżeli chodzi o kwestię stymulacji dopaminy i dawanie składników budulcowych do produkcji noradrenaliny czy samadrenaliny. Dalej, mamy sporo czachojebów, które są absolutnie nieistotne, albo takie, które nie mają w ogóle żadnych badań na ludziach, więc trudno jest powiedzieć o nich coś dobrego. To, co tutaj znajduje się jeszcze ciekawego, na co warto zwrócić uwagę, to 3-diodoeltyronina, 3,5-diodoeltyronina, czyli składnik, który teoretycznie ma wpływać na funkcjonowanie twojej tarczycy, praktycznie nie wpływa. I mała dawka alfa jachimbiny, 2 mg, dosyć niska dawka. Natomiast być może w połączeniu z taką dużą ilością stymulantów jest to wystarczające. Natomiast faktycznie jochimbina jest tym środkiem, który może wspierać redukcję tkanki tłuszczowej wisceralnej czy tkanki tłuszczowej opornej, z zaznaczeniem w przypadku, kiedy mamy już bardzo niski poziom body fatu. To, co tutaj jest fajnego, to jest hupercyna 10 mg. Hupercyna fajnie wpływa na pracę twojej głowy, na skupienie, na funkcje kognitywne, więc to jest fajny element, który się znajduje w tym produkcie. Natomiast produkt z gamy Czachojeb, aby mocno stymulował, nie uważam, że będzie bardzo pomocny w kontekście regulacji tkanki tłuszczowej. Punkt piąty. Steel NO Sure Pump, czyli mieszanka składników trzech różnych naturalnych ekstraktów roślinnych w określonych proporcjach. Uwaga, nie wiadomo w jakich proporcjach, więc nie wiemy, ile jest dokładnie poszczególnych rzeczy. Która zawiera polifenole i azotany w celu zwiększenia przepływu krwi i zwiększenia średnicy naczyń krwionośnych. Każdy składnik ma wiele badań na ludziach potwierdzających to, co robi, czyli zwiększone rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez różne mechanizmy działania. Jeden składnik działa poprzez szlak NOS, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych, podobnie jak arginina i cytrulina. Inny działa na rozluźnienie śródbłonka, co zwiększa przepływ krwi, tlenu, składników odżywczych i średnicy naczyń krwionośnych. A ostatni składnik działa jako inhibitor PDE, czyli tak jak na przykład tadalafil, który naturalnie zwiększa produkcję tlenku azotu poprzez zwiększenie CGMP, powodując rozszerzenie naczyń. Natomiast jak popatrzymy sobie na skład, to nie mamy określonych dawek, bo to jest oczywiście zastrzeżony blend, więc producent mu zastrzega sobie, że to jest jego patentowany blend w kontekście działania. Widzimy również na stronie tego produktu piękne zdjęcie, gdzie pan sobie siedzi, trzyma kierownicę przed, po i po, piękne wywalone żyły, jakby ten produkt miał tak działać. Od razu mówię, nie działa, na 100% tak nie działa. Również jeżeli chodzi o kwestię stymulacji tlenku azotu, jak arginina i cytrulina, to no nie, ale polifenole i związki roślinne nie będą tak dobrze działały jak arginina i cytrulina, czy w ogóle tak jak na przykład inhibitory fosfodiestrazy 5, czyli PDE5, tak jak na przykład tadalafil, bo jakby on działa poprzez inhibicję PDE5, więc no nie wygląda ten preparat jakoś turbofajnie. Być może sprawdzony w praktyce realnie będzie nasilał uczucie pompy, bo zakładam, że taki jest jego cel, aczkolwiek tutaj nie wygląda to składowo dobrze. Dalej widzimy białko potreningowo, no i tutaj wybór pada na białko roślinne. Również tak jak w przypadku mówiłem o Lebronie, nie uważam, że białko roślinne
jest lepsze lub wygrywa z białkiem serwatkowym, czyli dodatkiem białka serwatkowego czy koncentratem. Wchłanialność jest inna, zawartość aminokwasów jest inna, więc jak dla mnie ten produkt przegrywa w porównaniu z WPC, czy WPI. Natomiast jeżeli mamy ku temu jakieś konkretne wskazania w kontekście eliminacji białka serwatkowego czy w ogóle białek mlecznych, to jest jak najbardziej w porządku. Punkt 7. Tryptofan przed snem, czyli coś, co ma stymulować naturalną produkcję L-teaniny i poprawiać jakość snu. I kolejny produkt jako pre-workout Steel Charged. I tutaj znowu widzimy, uwaga, witamina B6, witamina B12. No, produkt numer 4, który zawiera dokładnie te same rzeczy. I jeżeli chodzi o kwestię pompy, to mamy cytrulinę i betainę TMG. Tutaj jeżeli chodzi o cytrulinę, to faktycznie jeden z najczęściej używanych składników. Betaina TMG nieco mniej, jeżeli chodzi o kwestię pompy, trochę bardziej, jeżeli chodzi o kwestię pracy i mięśniowej i samej hipertrofii. Dalej widzimy betalaninę, teofilinę. Jakby tutaj betalina spoko, jeden z najlepszych ergogeników. Faktycznie sporo doniesień naukowych. Reszta rzeczy, brak badań na ludziach. Dmale, czyli coś, co teoretycznie powinno wpływać na stymulację choliny. Również bardzo słabe doniesienia naukowe. N-acetyloeteryzyna, o tym mówiliśmy, bardzo fajnie. Fenyloetylamina, również bardzo niska wchłanialność. Cała reszta wygląda średnio. Hupercyna 200 mikrogramów, także tutaj też hupercyna fajnie, jakby to jest bardzo... To jest bardzo fajny środek, jeżeli chodzi o kwestie kognitywne. Jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, dalej widzimy kofeinę. Najlepszy ergogenik, faktycznie działający. 400 mg w jednej porcji. To jest naprawdę turbo dużo. To jest bardzo dużo. L-teanina. Akurat mieszanka L-teaniny i kofeiny. Fajnie, żeby zmniejszać negatywne odczucia, negatywne odczucia związane z dużą dawką kofeiny. Alfa-johimbina, również tak jak mówiłem wcześniej, kierunek w kontekście trochę termogenezy, trochę pewnie celowania w tkankę tłuszczową oporną, czy ten tłuszcz oporny, aczkolwiek nie uważam, że jest tu potrzebna, bardziej myślę, że to jest jako dodatek stymulacyjny. Ogólnie suplement typu amerykańska przedtreningówka, czyli typu ma walić po czaszce, ma powodować, że będziesz wystrzelony, a nie nastawiony na działanie ergogeniczne, czy na działanie nasilające procesy hipertroficzne. Zatem, wśród środków stosowanych przez Bilzeriana znajdziemy 30 mg testosteronu stosowanego codziennie. Testosteron to oczywiście naturalnie występujący hormon w organizmie ludzkim. Jest odpowiedzialny za rozwój męskich cech płciowych. Jest również stosowany jako środek poprawiający wydajność w celu zwiększenia masy mięśniowej, siły czy wytrzymałości. 2. NPP, czyli nandrolon. NPP to syntetyczny steryt anaboliczno-androgenny, który jest stosowany w celu zwiększenia masy i siły mięśniowej. Jest również często stosowany w kontekście wsparcia układu kostno-stawowego. Dan używa 10 mg dziennie, czyli około 70 mg tygodniowo. Mam wrażenie, że głównie stosuje go jako element wsparcia układu kostno-stawowego. Numer 3, DHB, czyli dihydroboldenon. DHB jest zmodyfikowaną formą boldenonu, który jest stosowany w celu zwiększenia masy i siły mięśniowej poprzez nasiloną retencję azotu. Numer 3, w sensie to był numer 3. Widzimy dalej, 0,5 mg Arimidexu co drugi dzień. Arimidex to lek, który jest stosowany w leczeniu raka piersi poprzez zmniejszenie ilości estrogenu. Czyli Bilzerian zbija estrogen nie poprzez zastosowanie suplementu antyestrogenowego, tylko poprzez stosowanie inhibitorów aromatazy, które wpływają na zmniejszenie stężenia testosteronu, który wpływa na jakby obniżenie nadmiaru estrogenu. Efekty nadmiaru estrogenu to m.in. zatrzymanie wody, ginekomastia czy zaburzenia samopoczucia. Dosyć wysoka dawka, jeżeli chodzi o Arimidex przy tej ilości towaru, aczkolwiek może Bilzerian ma tendencję do nadmiernej aromatyzacji. Dalej, widzimy 100 mg NAD+. NAD+, to taki koenzym biorący udział w metabolizmie komórkowym, produkcji energii. On raczej nie wchodzi w zaliczenia stricte wspomagania bombowego, natomiast widzimy to w rozpisce Bilzeriana. Idziemy dalej, widzimy tesamorelina i pamerolina. To peptydy uwalniające hormon wzrostu, GHRP, które stymulują produkcję ludzkiego hormonu wzrostu, HGH. No i hormon wzrostu jest związany tak naprawdę z regeneracją, lepszym snem, utratą tkanki tłuszczowej, nasilonym metabolizmem energetycznym i prawdopodobnie Bilzerian używa obu tych peptydów, aby zwiększyć swój naturalny poziom HGH po to, aby nie zaburzać problemów
z gospodarką węglowodanową, gospodarką myslinową, ponieważ hormon wzrostu może wpływać na zaburzenia gospodarki cukrowej. Dalej widzimy BPC 157, czyli to, o czym mówiliśmy sobie w przypadku rogana, jako element wspierający regenerację tkanek i najczęściej jest stosowane właśnie w przypadku uszkodzeń ścięgien, uszkodzeń mięśniowych i przyspieszeniu gojenia się ran czy samych kontuzji. Więc tutaj zakładamy, że pewnie jest to jakaś dawka 250-500 mg. Dalej widzimy TB500, również peptyd zaangażowany w naprawę i regenerację tkanek. Najczęściej stosowany w procesach gojenia się i przyspieszenia regeneracji po kontuzji. Widzimy również MOC-C, to peptyd, który reguluje funkcje metaboliczne organizmu, takie jak regulacja oporności na insulinę. Widzimy również egzosomy, to takie małe pęcherzyki, które są zaangażowane w komunikację międzykomórkową. Mogą mieć działanie przeciwzapalne i regeneracyjne. I widzimy również MSC, czyli komórki macierzyste, które mogą różnicować się w różne typy komórek, w tym komórki kości, chrząstek i mięśni, stosowane jako suplement poprawiający ogólny stan zdrowia i wyniki sportowe. Generalnie to nie bardzo jest HRT, to jest trochę taka bomba, ponieważ 30 mg testosteronu dziennie to jest 210 mg tygodniowo, no to już jakby grubo wychodzi poza sam protokół HRT. Do tego 10 mg nadrolonów. Faktycznie w Stanach nadrolony są traktowane jako środki na longevity, czyli długowieczność, szczególnie w kontekście aparatu kostno-stawowego. W tym wypadku taka mała dawka, właśnie 10 mg. Dihydroboldeno, no to już tak na grubo, jeżeli chodzi o kontekst retencji azotu i budowy masy mięśniowej. Arimidex co drugi dzień, bardzo duża dawka. Jakby podejrzewam, że nawet może być za duża, ponieważ estradiol też jest nam potrzebny. No i peptydy w kontekście wsparcia układu kostno-stawowego i regulacji gospodarki cukrowej, gospodarki insulinowej. Więc tak wygląda bomba bilzeriana, która pozwala mu utrzymywać obecną formę, obecny niski poziom body fatu i optymalizować jego performance. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o samego bilzeriana, to widzimy tutaj styl życia, treningu, diety i bomby ukierunkowane na utrzymanie wysokiej masy mięśniowej oraz ukierunkowane na utrzymanie niskiego poziomu body fatu. Dieta wygląda bardzo fajnie, zdecydowanie jest to schemat wysokobiałkowy, taki trochę w schemacie medium, może high carbs, z niską podażą tłuszczów nasyconych. Pamiętajmy o tym, że bilzerian miał 2 albo 3 zawały, więc jakby to też jest dosyć istotne w kontekście tego, na czym bazuje w swojej diecie. Dalej, trening typowo siłowy, split, dodatek cardio, te 15-20 minut dziennie, zakładam, że nawet nie jako warm-up, ale bardziej jako wsparcie układu sercowo-naczyniowego w tym wypadku. Praca na wolnych ciężarach, praca na wielostawach, mamy siady, mamy zarzuty, mamy ciągi, mamy sporo pracy trójbojowej, więc dosyć fajnie na wysokich ciężarach, co w połączeniu z SAA, czyli sterydami androgenoanabolicznymi, może dawać dosyć duży wpływ na rozbudowę masy mięśniowej, czy chociażby same efekty utrzymania niskiego poziomu body fatu. Do tego dorzucamy sobie treningi sportu walki 1-2 razy w tygodniu, więc praca w interwale, praca na wysokich obrotach, to co będzie generowało dodatkowy wydatek energetyczny. Suplementacja, która jest trochę z czapy, wiele tych środków jest po prostu niepotrzebne, jakby ładowanie takiej ilości witamin z grupy B, ładowanie takiej ilości pomperów albo innych rzeczy nie jest dobrym pomysłem. I w ogóle ładowanie takiej ilości stymulantów w przypadku kogoś, kto ma historię zawałową, nie jest dobrym pomysłem. Można byłoby to naprawdę dopiąć lepiej, bazując na 3-4 produktach, które miałyby solidny skład. No i tutaj, jeżeli chodzi o suple, to można by było zrobić naprawdę sporo zmian. Również to białko potreningowo, które jest białkiem roślinnym, raczej ja bym poszedł w WPC, WPI, chyba że mamy faktyczne wskazanie do tego, aby nie stosować białek mlecznych. Schemat żywieniowy bardzo fajnie, schemat treningowy bardzo rozsądny, rutyny regeneracyjne absolutnie podstawowe, więc dosyć fajnie będą się sprawdzały. Natomiast i tak całą regenerację będzie robił niemalże towar. Bomba, która wychodzi grubo poza same protokoły HRT. Więc jakby trudno mówić o tym, że to jest terapia, hormonoterapia zastępcza, bardziej jest to realnie bomba. I do tego wszystkiego suplementacja, która jest mocno rozbudowana, absolutnie zbędna. Więc w tym wypadku można by było się pochylić na to, co robi. Aczkolwiek wszystkie ruchy powodują, że bilzerian wygląda jak wygląda, utrzymuje taki poziom tkanki tłuszczowej, jaki utrzymuje całorocznie, więc ewidentnie mu to służy. Czy byłby to protokół, który widziałbym u każdego? Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o kwestie suplementacji, jeżeli chodzi o kwestie towaru, na pewno nie.
Jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, bardzo fajny protokół żywieniowy, bardzo mi się podoba, bardzo rozsądne podejście, aczkolwiek 7 posiłków może być dużym przegięciem. Jeżeli chodzi o kwestie treningu, również bardzo dobre podejście do ruchu, również cytując ten element, cytując ten cytat, o którym mówił Bilzerian, czyli wybierz to, co lubisz i po prostu z tego czerp. Panie, panowie, dziękujemy, że byliście z nami. Przypominam, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat diety Bilzeriana, suplementacji, bomby lub innych wymiataczy, zapraszamy na www.narzędziawymiataczy.pl i zapraszamy Was do wersji Pro.